operę znamy jako pewną konwencję, która nas oddala tak naprawdę od życia i musimy znaleźć jakieś metafory, żeby ta stylizacja nas dotknęła. W tym wypadku mówimy o czystych uczuciach. Ja nazywam te dwie opery taką operacją na otwartym sercu. Zarówno nas, artystów, kreatorów, twórców i publiczności. I trzeba to wszystko połączyć. Maestro nas wspiera z orkiestrą, pianiści w czasie prób również już tak naprawdę dają taką zajawkę tego, co w emocjach powinno się pojawić. I jest to, myślę, bardzo wyjątkowe, żeby od razu nie szukać jakiejś paraboli scenicznej, inscenizacji, która wzruszy, bo tak naprawdę już w takiej czystej formie, nawet bez kostiumów, bez świateł, tylko nawet z fortepianem, już te opery do nas docierają bardzo mocno, zupełnie ponadczasowo, a że mówimy o temacie masek, udawania, codziennego udawania również, czyli zakładamy te peruki, zdejmujemy te peruki, u nas to jest przeczesanie albo pójście do barbera, czy zdjęcie na Instagramie i nagle się okazuje, że też ciągle czegoś się boimy. Boimy się odkryć emocji i o tym cały czas pajacem mówiąc, takim kluczem też do następnej części, czyli w tym wypadku do rycerskości wieśniaczej, czyli pokazanie, jak w prawdziwym życiu cały czas ta hipokryzja gdzieś krąży. Te maski, które są zakładane, zdejmowane, a kiedy je zdejmiemy i nagle się okaże, że potrafimy być okrutni, potrafimy być bezwzględni, potrafimy zabić i pytanie jest, czy potrafimy kochać. Pierwsza oryginalna wersja była inna i zrealizowałem bardzo często, bardzo zaraz, że Mascagni było jak Costretto. Zmuszony zmienić partiturę, bo dyrygent mówił do młodego kompozytora, proszę pana, to jest troszeczkę za duża ta scena i chór nie jest w stanie śpiewać ten fragment tak trudny, a najpierw na dwa, a potem na trzy, a potem ponownie na dwa. Proszę, będzie prościej skrócić. Okej, on i są listy, gdzie lettere, listy, gdzie on pisze, że dobrze, akceptuje, ale to będzie wersja tylko tymczasowa. Potem pogadamy o skróty. Tak, będziemy pogadać. Ale faktycznie w końcu została wydrukowana skrótami i on napisał ostateczny list, gdzie pisał, że on był naprawdę bardzo disappointed. Dlaczego? I potem nic. Nie mamy drugiego listu, gdzie on pisze, dobrze, akceptuje też ta krótka wersja, bo opera była sukcesowna, pieniądze, powtórki na całym świecie i on nic nie mówił. Najprościej jest tańcem przekazywać emocje, bo ciało nasze jest tak zbudowane, że bardzo łatwo jest to zrobić. Dobrze się też pracuje z tancerzami, a jeszcze lepiej z tak wybitną solistką, która nigdy nie marudzi i zawsze chce zrobić to lepiej. Aria Alfia jest naprawdę wyjątkowa przez przedłużenie, przez to, że zmienia się na metrum. Tancerze też mieli trudne zadanie, ponieważ cały czas są przyzwyczajeni do taktu 4/4 i to nagle się zmienia. Nie ma żadnego podprowadzenia, to na 3, ale daje nam właśnie, muzyka nam daje te emocje. Muzyka nas wprowadza w to, tylko jeszcze z tyłu trzeba mieć taki mały komputer, który cały czas liczy, że teraz mamy 1, 2, 3, 1, 2, 3.